Dzień dobry, witajcie we wtorek 25 sierpnia, z samego rana. Czytam dwa wersety biblijne. Pierwsza księga Samuela 2:1. Panie, raduję się ze zbawienia Twego. Ewangelia Łukasza 1:46-48. Rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Te dwa wersety biblijne, które przed chwilą usłyszeliście, informują nas o radości, która nigdy nie ustaje. Ogólnie w życiu przeżywamy wiele chwil radości, które związane są z różnymi kontekstami. Ja najbardziej cenię sobie te, które przeżywam z innymi ludźmi, z moimi znajomymi, z przyjaciółmi, czy też po prostu z rodziną. Ale trzeba przyznać, że takie chwile trwają przez pewien czas i w końcu się kończą. Czyli radość, którą tutaj na ziemi przeżywamy, trzeba nazwać, że jest ulotna, że jest nietrwała. A w dzisiejszych dwóch postawach, najpierw w postawie prorokini Anny ze Starego Testamentu, potem również w postawie Marii z Nowego Testamentu, odnajdujemy radość, która, jak już zostało to powiedziane, nie kończy się i która związana jest ze zbawieniem. I dlatego jest radością niekończącą się. Jeśli potrafię wyznać, tak jak Maria, że w Bogu jest moje zbawienie, że On jest moim Zbawicielem, to równocześnie w sercu zapisuje się radość, która staje się moją życiową siłą. Dlaczego życiową siłą? Czytam o tym w Księdze Nehemiasza 8:9, że radość Pana jest waszą siłą. Tak tam czytamy. Pragnę wam dzisiaj życzyć właśnie tego wyznania, że Jezus jest moim Zbawicielem. A jeśli tak jest, to potrafię się wiele razy podnieść, potrafię wiele razy odnaleźć się w tej trudnej, ziemskiej nieraz rzeczywistości, bo wspiera mnie Bóg, bo On jest moim Zbawicielem, On jest moją siłą. Dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.